Istnieje problem mojego pokolenia, które cały czas, które wielu ludzi z mojego pokolenia po pierwsze miało duże problemy z własnym żydostwem, prawda? Odkryło, że są Żydami późno. I był to dla nich zawsze, ach, znaczy jeśli jest się Żydem, znaczy nie jest się do końca Polakiem, czy w ogóle. Istnieją problemy, no nie będę mówił o problemach innych ludzi. Po pierwsze. Po drugie, też uważałem się za ofiary. Więc ja nigdy nie miałem problemów z żydostwem, nigdy nie uważałem się za ofiarą, za ofiarę. Oczywiście to, co się stało w 1968 roku, jest straszną krzywdą. Ale ja zawsze przypominam moim rówieśnikom, czy rówieśnikom w sensie, prawda, szerokim, szerzej powiedziawszy rówieśnikom, że myśmy wyjechali z Polski wagonami sypialnymi. Myśmy nie wyjechali z Polski na łódkach, nie topiliśmy się nigdy. Nie uciekaliśmy jak nasi rodzice do Związku Radzieckiego przez zieloną granicę. Na zachodzie większość z nas, znakomita większość z nas zrealizowała swoje marzenia. Na zachodzie szeroko powiedziawszy, jeżeli Izrael jest zachodem. A czasem nawet miała więcej niż sobie zasłużyła. Więc tak naprawdę nie jesteśmy ofiarami. A jeżeli mam wrócić do... Ja się przynajmniej nie czuję ofiarą i porównywanie nas do ofiar innych czystek etnicznych, jak na przykład w Jugosławii, co się też zdarza na różnych forach polskich Żydów, znaczy naszej emigracji, były różne fora, już nie wiem, w nich nie przestałem uczestniczyć, bo są nieinteresujące. Jest nadużyciem po prostu, jest po prostu nadużyciem. Nikt nas nie zabijał i nikt nam... W gruncie rzeczy, oczywiście, powtarzam, była wielka krzywda, ale nikt z nas osobiście... Oczywiście wszyscy ucierpieliśmy, ale to nie było takie cierpienie... Nie zagrażało nic naszemu życiu, naszej wolności. Powiedzmy sobie w ten sposób, okej? I dalsze nasze życie było, powtarzam, 90%, 80%, nieważne, z nas miało dobre życie. I może nawet lepsze, niż gdybyśmy zostali w Polsce. Były momenty strachu, były momenty bardzo ciężkie, ale minęło od tego czasu prawie, że 50 lat i musimy na to patrzeć z tej perspektywy. No przecież jak można porównać nasz los do losu, no, a jest data. No wczoraj został skazany na szczęście, dzięki Bogu, Mladic na karę dożywocia. Jak można porównać nasz los do losu muzułmanów ze Srebrenicy? No przecież o czym my mówimy? A czy można porównać nasz los do, to już powiem do końca, nasz los do losu uchodźców palestyńskich w 1948 roku? No przecież o czym my mówimy? O czym my mówimy? To w ogóle nie ma sensu. To przecież nie ma sensu. Co nie znaczy, że nam się nie stała krzywda. Oczywiście, że nam się stała krzywda. Ja tak rozumiem, kiedy przyjeżdżam do Polski, czuję, że stała mi się krzywda. Jest mi to jasne. Jest mi to jasne. Istnieje zawsze alternatywne życie w mojej wyobraźni. Tu w Polsce. I to jest dla mnie jasne, że stała mi się krzywda. No ale czy ja źle wyglądam? Wyglądam na ofiarę? No przecież o czym my mówimy, no? To jest książka. Tytuł dzisiaj jest Dziecko w śniegu. Ona była pisana po włosku. Absolutnie po włosku. Il bambino nella neve. Kiedy ja piszę po włosku. Włoski jest moim językiem, prawda? Okej. Ja też mam włoską żonę, włoskiego syna, włoskie wnuki. Ja normalnie żyję po włosku. I teraz jest tak. Ja oczywiście, kiedy piszę, myślę po włosku. I czasami zdarza mi się, parę razy gazeta czy ktoś inny poprosił mi jakieś kawałki w polsku, to ja mam duży problem przez pół godziny. Po pół godziny już nie mam problemów i piszę normalnie. A po włosku ja nie mam żadnych problemów oczywiście. Piszę tym razem i myślę po włosku oczywiście. Tym razem to była książka, którą myślałem po polsku. I ja ją musiałem potem przepisać, to każdy pisarz, jeżeli chce być pisarzem, bo to przepisuję ileś tam razy. Ja ją przepisałem chyba 9 razy, aż doszedłem do tego języka, jaki chciałem.
Ale pierwsza wersja była nieczytelna. Była tak źle napisana po włosku, jak analfabeta, bo była myślana po polsku. Ja ją napisałem dlatego, że chodziło mi o pamięć. Chodziło mi o to, że ja jestem wrogiem pamięci, to dosłownie wrogiem, nie adwersarzem. Wrogiem pamięci takiej, jaka została skodyfikowana. Pamięci szczególnie o Shoah. Ja dostaję szału, kiedy słyszę nigdy więcej Auschwitz, czy nigdy więcej. Bo kiedy my mówimy nigdy więcej, kiedy to mówi Putin albo jakiś inny dyktator, albo nawet kiedy to mówi demokratyczny polityk, wybrany w wyborach, humanista, i potem pozwala, żeby ludzie tonęli na łódkach na Morzu Śródziemnym, to ja wolę, żeby on nie mówił tego i ja wolę, żeby Oświęcim nie był miejscem pamięci i ja wolę, żeby nie było w ogóle tej pamięci. Jeżeli mówienie o Oświęcimiu i o Shoah ma być alibi do tego, żeby pozwalać ludziom umierać tylko dlatego, że chcą lepszego życia, to rezygnujmy z pamięci. Jestem na ten temat bardzo radykalny. Bardzo radykalny. Oczywiście nie napisałem tego, żeby to powiedzieć, bo to wystarczy napisać w artykule i to napisałem. Ale ja napisałem to, bo chodziło mi o to, żeby wytłumaczyć, że pamięć... Chodziło mi po prostu... Po pierwsze, chciałem opisać dzieciństwo. Chciałem opisać sytuację dziecka żydowskiego z punktu widzenia żydowskiego dziecka w Polsce, która jest... Moja sytuacja jest tak marginalna, że staje się uniwersalna. To jest takie ABC literatury. Teraz nie mówiłem w ogóle o filozofii. To jest ABC literatury. Istnieją sytuacje kompletnie marginalne, z których można stworzyć literaturę, bo stają się uniwersalne poprzez marginalność, bo łatwo się wtedy identyfikować.